Dzień dobry Państwu, witam po raz pierwszy w 2022 roku. Ja nazywam się Przemysław Gerszman i prowadzę dla Państwa ten odcinek podcastu. Natomiast dziś moim gościem będzie osoba wyjątkowa i chyba znana każdemu z Państwa, czyli Jarosław Dominiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Witaj. Dzień dobry, cześć Przemku. Cześć, dziękuję, że znalazłeś chwilę, aby odwiedzić nas tu w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na samym wstępie, bo mam wiele pytań do Ciebie, ale na samym wstępie chciałbym porozmawiać o Waszej niedawnej edycji badania inwestorów, o OBI. Możesz powiedzieć, jak powstał w ogóle pomysł na to, żeby publikować OBI? Bo wszyscy jakby z tego korzystamy, chyba każdy inwestor zna to badanie, ale w ogóle skąd pomysł i jak długo wy je w ogóle wydajecie? No to jest blisko 20 lat i genezą stworzenia takiego badania no jednak był fakt, że jako inwestorzy indywidualni nie jesteśmy, nigdy nie byliśmy, nie będziemy grupą homogeniczną, tak? A więc wypowiadanie się wtedy, kiedy jeszcze stowarzyszenie nie miało, nazwijmy to, masy krytycznej, takie ex cathedra przez, nie wiem, zarząd stowarzyszenia, kilka osób, no chcieliśmy tego uniknąć, bo każdy z nas miał inne też postrzeganie, inne doświadczenia na rynku, inny staż. W związku z tym, no, jeśli mieliśmy taką ambicję, by reprezentować to środowisko na rynku, no to chcielibyśmy mieć maksymalnie obiektywny głos. No i stąd powstało badanie, które od samego początku staraliśmy się tak skonstruować, by było wiarygodne, miarodajne. Najpierw czuwała Katedra Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pod przewodnictwem pana profesora Jajugi. Później doszły grupy, domy badawcze, a więc no, dzięki temu wydaje mi się mamy coś bardzo wartościowego, bo jednak tak analizowanie trendu tego, jak się zmieniają pewne aspekty funkcjonowania i sam inwestor indywidualny, to mi się wydaje jest niezwykle cenna rzecz dla wszystkich uczestników rynku. Pochwalę się, wspomnę tylko, że rok rocznie kilkadziesiąt, niekiedy ponad 100 nawet mamy takich interakcji ze światem akademickim, gdzie te badanie służy też do jakiejś analizy, do rozpraw doktorskich, prac magisterskich, oprócz tego, że my, ludzie rynku, też zaglądamy i próbujemy wyciągnąć coś dla siebie interesującego. Nie no, zdecydowanie. Ja sam pamiętam, że wiele razy uciekałem się do waszych badań. Natomiast to ciekawe, co powiedziałeś, to oprócz tego, że całe badanie ma kilkadziesiąt stron i te pytania są dość szczegółowe, to one też pokazują nam trendy, bo możemy się porównać rok do roku albo w stosunku do jakby znacznie dawniejszych okresów. I ja znalazłem takie trzy slajdy, które moim zdaniem są najciekawsze w całym OBI. I pierwszy z nich, który zarazem bardzo mnie cieszy, to to, że wszystko wskazuje na to, że no jesteśmy, nasze portfele inwestorów są największe na przestrzeni, no tu mam na slajdzie od 2009 roku, ale chyba w historii. Nie wiem, czy potwierdzisz tak, to, że faktycznie... Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja też się uśmiechnąłem, kiedy spłynęły te dane i ten slajd, ta tendencja zawsze cieszy, no bo to znaczy, że możemy więcej, to znaczy, że odważniej funkcjonujemy i to znaczy, że chyba też trochę udało nam się, to był niezły rok, tak, dla inwestorów, bo zakładam, że ten wzrost może pochodzić zarówno z jakichś tam dopłat konsekwentnego i podchodzenie takiej strategii do funkcjonowania na rynku, no a z drugiej strony może zrealizowania trochę zysków, czy po prostu zwiększenia się wycen w tych portfelach, a więc również podzielam, że jakbym miał zrobić podium najważniejszych przekazów, slajdów z prezentacji ogólnopolskiego badania, to ten slajd wybrany przez Ciebie też by u mnie był jednym z istotniejszych. Tak, no jako inwestorzy nie musimy się oszukiwać, jakby pieniądze są ważne. Tak? Tu nie ma co mówić naokoło. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli wyników tego badania, to dodam, że mówimy o wynikach, które wskazują, że blisko 30% ankietowanych inwestorów ma portfel powyżej 100 tysięcy złotych, a dokładnie w przedziale między 100 tysięcy a pół miliona. No, jak widzę czasami dziennikarzy piszących o drobnych inwestorach, no to ja nie wiem, czy taki portfel to jest drobny. Ja bym powiedział, że taki spory już jest portfel. Tak, tak. Ta percepcja już powinna być trochę inna. Też tak uważam.
Kolejny slajd, który zwrócił mocno moją uwagę jako jakby niewątpliwie inwestora indywidualnego, to to, że inwestujemy po godzinach. I z tego, co widzę, to 58% osób, które odpowiedziały na badania, one jakby wskazują, że no jakby ich głównym zajęciem etatowym nie jest inwestowanie. Czyli robią to gdzieś po prostu w weekendy, nie wiem, rano, po południu i tak dalej. Czy jakby ten trend uważasz, że jest takim, który się utrzymuje, jest właściwy, czy powinien się zmienić? Bo moim zdaniem jest jak najbardziej właściwy. No jesteśmy inwestorami indywidualnymi, a nie pracownikami korporacji finansowych. Rozumiem, żeby nasza rozmowa po gabinetku była ciekawsza, to powinien trochę konfrontacyjnie się zgadzać, ale no, okej, okay, tym razem jeszcze się zgodzę, bo naprawdę tak uważam i mam podobny odbiór tej sytuacji. Bardzo się cieszę tym faktem, bo jednak to szukanie tych perfekcyjnych momentów, timing, wiemy bardzo często, że no on w średnim, długim terminie nie przynosi satysfakcjonujących wyników i na to są jakby empiryczne dane. I to jest budujące. Ja też sobie obiecuję, jak złożył jeszcze ten odczyt, o których tutaj wspomniałeś, czyli to inwestowanie po godzinach, razem z tym, że nagle pojawiają się, że ten horyzont inwestycyjny nam się wydłuża, że nagle zainteresowanie ETF-ami się wyświetla, to tak sobie obiecuję i tak sobie interpretuję, że też ten horyzont nasz się trochę wydłuża, a więc to nie jest łapanie znowu dołków gór, gdzieś przyspekulowanie, do którego nic nie mam i to też jest jakby element funkcjonowania na rynku, ale jednak coś, co nie znalazłbyś w wynikach 5-10 lat temu na pewno, że jednych z powodów, dla którego ktoś decyduje się samodzielnie funkcjonować na rynku kapitałowym i na własny rachunek inwestować, to też jest myślenie o zabezpieczeniu emerytalnym, prawda? A więc jakby te wszystkie czynniki, jak złożymy, no to wtedy wychodzi na to, że to nie jest, jak sobie często przyrównujemy, sprint, tylko maraton, tak? I to mnie cieszy i chyba no jakby wszystkich w ogóle i rządzących powinno cię cieszyć, że Polacy jednak to, z czym mamy problem, z tym świadomością, że to zabezpieczenie emerytalne to też jest sprawa w dużej mierze na nas spoczywa, że tutaj akurat ta populacja, czyli my inwestorzy indywidualni coraz bardziej świadomi jesteśmy, więc też pozytywnie ten odczyt biorę z badania. Nie no, zdecydowanie. Ja uważam, że giełda jest dla każdego. Niekoniecznie każdy musi na niej aktywnie inwestować, ale wydaje mi się, że każdy może na niej inwestować. I to, że ktoś akurat nie ma wykształcenia ekonomicznego albo nie ma pracy związanej z finansami, nie znaczy, że nie może tego robić po prostu w czasie wolnym, w weekendy albo gdzieś tam wieczorami. Więc jak najbardziej cieszy mnie to, że ta liczba inwestorów indywidualnych rośnie i są to tacy inwestorzy po godzinach, nie umniejszając nikomu absolutnie. I trzeci ze slajdów, który mnie szczególnie zaintrygował, to nie wiem, czy już będziemy mieli zgodność co do tutaj moich tez. Obiecałem, że nie, postaram się nie. To największe słabości rynku kapitałowego. I 44% ankietowanych powiedziało, że jest to podatek od zysków kapitałowych. I ja wiem, że po słowie podatek już mógłbym postawić kropkę. Nikt nie lubi podatków. No ale czy naprawdę ten nasz podatek 19% jest taki zły? Nie, no oczywiście, wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakieś zakotwiczenie i to jest jakieś pokłosie tego, że no, kiedyś tego podatku nie było, on został wprowadzony, było parę prób takich szarż, a może jednak w kontekście jakichś zmian, wdrożenia nowych strategii, ten aspekt fiskalny na rynku kapitałowym, jakieś nadzieje były rozpalane, a więc z jednej strony mamy go tak długo, że już powinniśmy go traktować jako po prostu element wystroju i naszej rzeczywistości, no a z drugiej jakby inwestorzy zawsze sobie myślą, no jakby jeszcze mi z mojej stopy zwrotu zostało 100%, a nie tam 81%. No nie dyskutuję, tak wskazuje mi to, wskazują jakby niezmiennie, nie dyskutuję. Różne mam postrzeganie, tak jak mówisz, no zapewne część z nas już ma wysypkę na słowo podatek, danina. Niektórzy mają takie podejście, że sam podatek jest najmniejszy problem, bo to znaczy, że zarobiłem, tak? I mam z czego ten podatek zapłacić, także no, nie dyskutuję. No, część inwestorów tak to postrzega i tak jak mówię, to jest niezmienne i
podkreślając jeszcze raz jednak reprezentatywną próbę, bo to jest ponad tam tysiąc, w tym roku było ponad 4000 jakby respondentów, to trudno mi dyskutować. A co myślisz o takim systemie, jak jest na przykład w Stanach, gdzie mamy inną stawkę podatku, która jest od długoterminowych inwestycji, inna od krótkich, inna od dywidend i tak dalej. Jakby wolałbyś bardziej mieć kilka stawek, czy wolałbyś mieć jedną płaską, taką w cudzysłowie liniową, jak jest w Polsce? Wiesz co, my jako stowarzyszenie też po głosach samych zainteresowanych, czyli inwestorów, w wyniku prac nad strategią, gdzie tam też był rozdział poświęcony, tak, zachętom i jakby obciążeniom podatkowym, lobbowaliśmy za rozwiązaniem, widząc tą potrzebę jednak tej takiej optyki właśnie i traktowania giełdy przynajmniej w części jako zabezpieczenie emerytalne, takiej długoterminowej stabilności finansów osobistych, że to jest akurat w naszym kraju bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o demografię, o poziom zamożności, że jednak zabodźcowanie i danie jej takiej preferencji, że jeśli ty będziesz miał dłuższy horyzont, to wtedy możesz liczyć na mniejszą, nie, to zarówno ja jestem do tego przekonany, ja jako Jarek Dominiak, ale też takie głosy inwestorów były i tu bym się nie obraził, zresztą takie coś też znalazło się w strategii i ma być wdrażane. Oczywiście ta pierwotna sugestie i pierwotne rozwiązania i zmiany w tym podejściu fiskalnym do zysków i do pewnych preferencji były korzystniejsze. Natomiast i tak nie narzekam z tego, jak finalnie co się znalazło w strategii. Teraz tylko to jakby zaimplementujmy i myślę, że będzie okej. Okay. Także ja co do zasady jestem jednak zwolennikiem, żeby szczególnie biorąc, tak jak podkreślam, sytuację naszą, te uwarunkowania, żeby ta preferencja długoterminowo była. Inwestorzy już sami to robią, rozmawialiśmy przed chwilą, tak, że już ten horyzont się wydłuża i ta świadomość, że w ogóle wskazują, że ta giełda to nie jest tu i teraz maksymalizacja zysków i konsumpcja, tylko też gdzieś jakaś część myślenia w kontekście zabezpieczenia emerytalnego, to jeśli jeszcze rządzący decydenci by nas troszkę postymulowali, to myślę, że no szybciej może byśmy konwertowali. Także ja tutaj bym tą zmianę podzielam ją. Na drugim miejscu a propos polityki jest wpływ polityki na rynek kapitałowy. 35% respondentów powiedział, że jest to druga największa słabość rynku kapitałowego. Czy się z tym zgodzisz? Bo nie wiem, czy to jest tylko polski czynnik i czy on dotyczy wszystkich spółek. No to no, zapewne nie. No, wydaje mi się, starając się tłumaczyć sobie takie odczyty, to jednak kwestia tego, że u nas w tych największych, tak, spółkach, blue chipach, tam ten odsetek prawdopodobnie będzie trochę większy, jeśli udział państwa w tych spółkach, aniżeli na innych rynkach. Chociaż zakładam, tak mi się wydaje, no bo nie empirycznie tego nie weryfikowałem, ale tak na swoją wiedzę, to może stąd jest taka kwestia. No i myślę, że takie od czasu do czasu przebijające się jednak, pojawiające się sytuacje, gdzie to jeden na przykład z ministrów mówi, że polecił spółce, która jest jednak spółką publiczną, że ma zrobić coś, żeby ceny były niższe, no to każdy z nas wie, że chce niższe, a ona nie dostanie, nie zakupi danego surowca niżej, no to znaczy, że musi na tą wartość dodaną, na marżę jakby wpłynąć. No i może to jest też bardzo jakby wrażliwa rzecz, bo kiedy były jakieś afery, jakby targały naszym rynkiem, tam GetBack i tak dalej, no to wtedy się wyświetliło, pamiętam, afery na rynku bardzo, bardzo wysoko. Ta kwestia tego upolitycznienia i ten problem jest stosunkowo wysoko i też jest trochę tak zamurowany. Ale nigdy się nie doktoryzowaliśmy, chyba my jako stowarzyszenie, po prostu tak jak ten slajd, tak jak mówisz, przyjmujemy z pokorą, że to jest no, głos rynku. Może gdyby inwestorzy akurat w tym pytaniu, ja wiem, że oni nie są skłonni, tam jest bardzo dużo jakby różnych zidentyfikowanych potencjalnych problemów i sami jakby nie wskazują innych, a więc poruszają się w ramach tych zadanych. No, może tutaj warto przy kolejnych edycjach pomyśleć, natomiast no, jest tak, jak jest. I
A co z niskim poziomem edukacji? Bo 27% osób mówi, że to jest największa słabość naszego rynku. I to akurat trochę mnie dziwi, bo o ile nie polemizuję z tym, że faktycznie ten poziom nie jest satysfakcjonujący, no to no my inwestorzy powinniśmy być tymi, którzy są prymusami, jeśli chodzi o tą edukację finansową, więc trochę się dziwię, że jest to wskazywane tutaj jako słabość rynku. Ja też się zastanawiałem, jak to interpretować, bo możemy powiedzieć tak, że to jest ten oczy, to jest samoocena samego mnie podczas wypełniania, no albo jestem ekspertem, który widzi, że jak ja jestem dobry, no ale jak ci moi koledzy po fachu, jak im jeszcze brakuje, tak? Jak nie wiem, może elementarne błędy mają, więc tu też zapewne jakbyśmy może mieli takie uszczegółowiające pytanie, to by nam dużo powiedziało, chociaż ja z innych obserwacji widzę, że że na pewno, to nie podlega dyskusji, na pewno jesteśmy coraz lepiej wyedukowani i to podejście, i to nawet jak do stowarzyszenia, to jednak na przestrzeni roku to są kilka tysięcy, jak robimy takie sprawozdanie roczne, merytoryczne, no to tam gdzieś te wszystkie działy, interwencji, analiz podają nam to i analizujemy, jakiego typu, jakie problemy mają inwestorzy, o co dopytują, no to widać, że zdecydowanie wzrósł odsetek tych, którzy nawet jeśli nie są już wyedukowani, to mają świadomość, że brak tej edukacji to może być bolesne, frycowe i przynajmniej są na różnym etapie tego procesu, ale to na pewno jest bardziej, jest zdecydowanie większa świadomość tego, że no nie można sobie tak frywolnie na tym rynku na zasadzie mody, jakiejś chwilowej tam tendencji czy sugestii sąsiada poważnie funkcjonować w długim terminie i to się zmienia, ale to, co ty sam powiedziałeś, a też znamy inne badania, które pokazują, że w ogóle co do zasady samoocena Polaków, jeśli chodzi o wiedzę taką ogólną, elementarną, ekonomiczną, nie jest wysoka, to też z drugiej strony takie mam ambiwalentne odczucia, bo widzę, że rośnie odsetek tych, którzy solidniej odrobili lekcje, może już raz zbankrutowali albo przeżyli bolesną bessę, nie zrazili się na tyle i chcą lepiej wejść, ale cały czas jest też druga grupa, gdzie ten odsetek ludzi, którzy naprawdę no, nie mają wystarczającej, takiej minimalnej wiedzy do tego, żeby samodzielnie ruszyć, nawet co ja mówię, samodzielnie, oni nie powinni nawet korzystać przy tym stopniu, przy takim poziomie wiedzy z instytucji zbiorowego inwestowania, bo ja też uważam, że dobrze jest wybrać ETF czy dany fundusz inwestycyjny, to też potrzebujesz elementarnej wiedzy, żeby być chociażby partnerem z tym twoim doradcą, ze specjalistą, prawda? Więc tutaj tak się wydaje mi, ta scena i to środowisko się polaryzuje. Cieszy mnie wzrost, tak jak już tutaj mówiłem, liczby osób, które wydaje mi się bardziej profesjonalnie funkcjonują na rynku, no ale jednak ten odsetek tych, którzy no, mają zbyt małą wiedzę wciąż, jest jeszcze cały czas duży. Jak to wygląda? No, może to też, wiesz, to nie jest tak, że my powinniśmy strasznie zamywać ręce, bo to nie jest tak, że tylko u nas jest tak źle, bo też rozmawiam z kolegami z rynków rozwiniętych, tam gdzie prowadzą stowarzyszenia, mówią, że to też nam się tak wydaje, że my bardzo często jakby eksponujemy bardzo jakieś tam przypadłości, ja z nimi rozmawiam, taki trochę zatroskany jestem, mówię, ale po sobie podobnie, to trochę może inna perspektywa, może trochę inna skala, ale my się też borykamy z jakimś. Może to jest po prostu no, taka specyfika, prawda, że nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli poczucie, że z tą edukacją jest okej. Okay. Na pewno, już żeby się tak nie rozpędzał, na pewno dziś, zestawiając to z 10-15 lat temu, to co ty powiedziałeś, jest o wiele mniej wymówek, żeby tą elementarną wiedzę pozyskać. Ona jest darmowa,
Jest mnóstwo kontentów w internecie. Trzeba troszkę wysiłku, żeby wybrać ten dobry, jakościowy, ale już tutaj nie ma tej bariery, że ogranicza cię miejsce, w którym mieszkasz, jakieś pieniądze na kursy, że jeśli nie masz 5000 na dzień dobry, no to będzie dla ciebie teren zamknięty. Tak? W związku z tym faktycznie tutaj się z tobą zgodzę, że to może dziwić, w kontekście odpowiedzi samych zainteresowanych, którzy zdecydowali się samodzielnie inwestować, że oni tak to diagnozują. No, warto może też mnie tym pytaniem, tą dyskusją zainspiruje, żebyśmy doprecyzowali, jeszcze tak w przyszłym roku głębiej zeszli analitycznie z tym pytaniem, co oni rozumieją, czy mówią o sobie, dokładnie, czy ogólny odbiór środowiska. No tak, no tu możemy się śmiać, że jakby statystyczny kierowca uważa, że jest lepszy niż statystyczny. No dokładnie, też tak sobie pomyślałem, tak? Że to może być takie zapatrywanie. Okej, to ja na pewno będę się przyglądał za rok, jak te badanie wyszło i czy te cyfry się zmieniają, ale odchodząc od OBI, mam do ciebie pytanie jako do osoby, która jest obecna na rynku bardzo długo, to jest 20 lat czy więcej? No stałem za akcjami Banku Śląskiego, 3 miesiące prędzej otworzyłem rachunek, bo skończyłem 18 lat, więc tak, to jest 20, no ponad 25 lat. Czyli no, można śmiało powiedzieć, że widziałeś dużo na rynku. Tak. A chciałbym zapytać konkretnie o tą ostatnią dekadę. Może nie chciałbym się tak bardzo rozdrabniać, jak duże zmiany zaszły, bo na pewno zaszły, tylko konkretnie interesują mnie sami inwestorzy. No bo ty jako reprezentant Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych masz bardzo dużo do czynienia z inwestorami i wiesz z rozmów, czy to kuluarowych, czy jakichś oficjalnych, czy gdzieś w mediach, jak ci inwestorzy zachowywali się 10 lat temu, a jak się zachowują teraz. I czy jest jakaś duża różnica? Czy widzisz, że jest faktycznie jakaś duża zmiana, że to są inni ludzie, czy po prostu jest ich więcej, inwestują w trochę inne spółki? Czy jest to zmiana mentalności? Na pewno mamy do czynienia, jakby postęp technologiczny i to, co nazywamy globalną wioską, ten dostęp, szczególnie w ostatnich latach, już jeśli weźmiemy na warsztat dekadę, to już w tej końcówce tej dekady to jest drastyczny, że tak się wyrażę, wzrost zainteresowania też taką dywersyfikacją globalną, w ogóle świadomość, brak jakby strachu, dostępność do tego, koszt jakby wejścia, jakby rozumienia, ilość instrumentów, dywersyfikacja, to na pewno zestawiając takiego inwestora 10 lat temu, a teraz, to ten rozkład portfela i jakby potencjalnie czym on się interesuje. No, pojawi się nowe klasy aktywów, tak? Kryptowaluty. No, dla nas też i 10 lat temu ETF, słowo ETF, a dzisiaj no to też tak, możemy sobie to zestawić. Także na pewno kwestia też zmian technologicznych i że przeszliśmy do internetu, no, to też spowodowało, że i dostęp do rynku kapitałowego wydaje się być łatwiejszy dla tej też nowej generacji, która nie ma problemów takich oporów. Wydaje mi się, że wspomniane przed chwilą ten horyzont inwestycyjny i to, z czym się wiąże. Dla mnie, tak jak powiedziałeś, takim papierkiem lakmusowym jest z kolei oczekiwania inwestorów artykułowane w kontekście tego, kogo mamy zaprosić na naszą doroczne święto, konferencję Wall Street. No tam jest też próbka około 1000 osób, więc to też już jest fajny punkt. A więc rozmawianie 10 lat temu, jakbyśmy zaproponowali w programie jakieś 2-3 wykłady, może debaty o w ogóle podejściu budowania portfela spółek pod kątem przez pryzmat dywidendy i tak dalej, to prawdopodobnie byśmy mieli bardzo słabą frekwencję. Teraz to jest słynny must have, tak? Że widać, że ten odsetek, a więc ja osobiście w tym takim obrazie inwestora to będę tu podkreślał, czego się bardzo cieszę, czyli ten horyzont inwestycyjny, ten odsetek, który już mówimy, ludzi, którzy trochę przez to, jeśli oni chcą funkcjonować i oni chcą mieć sukces nie w perspektywie tygodnia, tylko dłuższej, no to też narzuciło zmianę podejścia. Oni jakby musieli trochę zmienić swoje funkcjonowanie na rynku.
mentalnie zawsze, tak jak powiedziałeś, jesteśmy tu po to, żeby zarabiać pieniądze, tak? Mhm. I to się nie zmieniło. W krótkim albo długim terminie. Tak, w krótkim albo długim terminie. No ale na pewno ten statystyczny inwestor, co też pokazują badania, o których na początku rozmawialiśmy, gdzieś ewoluuje. I to wymusza, tak jak powiedziałem, raz, to otwartość, inni to robią, coś trochę ma więcej pieniędzy, bo ten, okej, uwzględniając nawet inflację w czasie, to i tak szybciej nasz portfel rośnie, mhm. a więc to też daje nam większe możliwości, prawda? Kiedyś też byliśmy ograniczeni bardziej i tak nawet mentalnie, ale i też praktycznie, no bo te prowizje, dostępność do rynków zagranicznych, mhm. tak, był jakby o wiele mniejszy. Także wydaje mi się, że idziemy zgodnie z takimi tendencjami, z tą otwartością i nie zamykamy się. Dostrzegamy właśnie to, że mamy spółki dywidendowe, których nie dostrzegaliśmy kiedyś, że to nie był czynnik kluczowy. Także takich drastycznych zmian nie, to bardziej ewolucyjnie, tak? Widzę tego inwestora. A od drugiej strony, jak widzisz zmianę instytucji w stosunku do samych inwestorów? Ja pamiętam, że 10 lat temu to był taki wielki boom na Forex i to było takim wiodącym prym, jeśli chodzi o ofertę. Faktycznie tej oferty zagranicznej nie było i praktycznie no, bardzo trudno było kupić akcje zagraniczne, powiedzmy, te 10 lat temu. Mm-hmm. Spółki dywidendowe, no w Polsce ich było mało, więc one też się chyba cieszyły małą popularnością, plus no oczywiście nie można było tych rachunków otworzyć tak łatwo za granicą. ETF-y to też nie istniały, więc jakby ta oferta brokerów, domów maklerskich, no w mojej percepcji, też jako byłego pracownika dwóch dużych banków, no mocno się zmieniła. Zwłaszcza, że teraz, tak jak sam wspomniałeś, jeszcze przychodzi nowa klasa aktywów, czyli kryptoaktywa, które gdzieś tam te pieniądze podskubują, które normalnie były na rachunku maklerskim. Jest też pytanie, jak twoim zdaniem zmieniły się instytucje finansowe i ich oferta, jeśli chodzi o inwestora indywidualnego? Tak jak wspominasz, na pewno otworzyliśmy się, na pewno ta konkurencja, to widać też z badań, że wchodzi na rynek nowe pokolenie, które mm-hmm. zupełnie ma inną, no jeszcze tutaj sobie sentymenty, możemy wspominać o tym, kto, ile, kiedy udało mu się sprzedać te akcje Banku Śląskiego, mm-hmm. my po debiucie, natomiast teraz jakby percepcja tych ludzi zarówno są bardziej otwarci. Ja nie myślałem, kończąc liceum, że będę studiował gdzieś za granicą, tak? No, nie było Erasmusów i tak dalej. Mm-hmm. Ci ludzie, wydaje mi się, że w każdej dziedzinie swojego życia już są bardziej otwarcie. No to, co powiedzmy sobie zachwyca, jakie mody się nawet powiedzmy w Stanach, za oceanem, tak, pojawiają, no to kiedyś to by trzeba było trochę czasu, a i nie było pewności, żebyś się dowiedział. Mhm. Dziś to bardzo, tak. bardzo szybko, media społecznościowe, to wszystko jakby narzuca, więc wydaje mi się, że jakby polskie instytucje, w ogóle instytucje finansowe, no nie mogły sobie pozwolić na to, żeby jeszcze tak uprawiać i kultywować jakiś skansen, stąd dają tą możliwość, no bo one też, umówmy się, działają tak jak my, dla zysku, tak, a więc wiedzą, że jest konkurencja. Jeśli oni by tego nie zaproponowali, no to zaproponowaliby ich konkurenci. Ja pamiętam, jak rok temu mniej więcej o tej porze, bo to był styczeń, wybuchła w Stanach ta mania meme stocks, tak? Czyli tych wszystkich akcji, które były dosłownie pompowane przez grupę na Reddicie, która kupywała je, bo lubiła, i to było szaleństwo, które naprawdę dało zarobić tym, którzy złapali się na tą dużą falę wzrostową, bo tam były ruchy po 100%. No ale dziś tego w ogóle nie ma. Dziś jest początek roku i mamy jakąś taką głębszą, pierwszą od dwóch lat korektę na Nasdaqu i nikt już nie pamięta o meme stocks, tak? Więc te manie przybywają i mijają. Może zaraz się pojawi nowa na rynku krypto. Tam jest jakby mania za manią teraz na topie NFT. Więc no, ja sam jestem ciekaw, czy inwestorzy jakby w jakiś sposób krzepną w swoim procesie życiowym, czy jest wręcz przeciwnie, że ci tacy starzy inwestorzy, którzy znudzili się akcjami, szukają więcej adrenaliny na rynku tych zupełnie nowych aktywów? Wiesz co, nie mam poparcia w jakichś właśnie empirycznych danych, empirycznych weryfikacji, ale jeśli tak mogę trochę subiektywnie podejść, to faktycznie trudno
nie przyznać racji, że temat NFT, mamy stok, to dużo się mówi, tak, krypto, ale jak przynajmniej ja rozmawiam, my rozmawiamy z ludźmi, no dobra, to jaką macie ekspozycję, ile macie tego, czyż, no, to jesteśmy na czasie, wiemy, ale tej penetracji przynajmniej, może my mamy specyficzną grupę, tak, ludzi, którzy akurat, dla których jednak tym pierwszym wyborem z racji tutaj lokalnie rozumienia tego, że rozumiem, jednak jest rynek kasowy głównie, tak, i no i okej, terminowy warszawskiej giełdy i może tu nie jestem miarodajny, natomiast ja oczywiście nie bagatelizuję, bo dziś ten przepływ informacji, cykl życia, czy to produktu, czy nawet jakiejś idei, no, może być, może się okazać, że jedna na 10 z takich przerodzi się w coś, co po jakichś tam iteracjach, ewolucji na stałe tak wejdzie w naszą rzeczywistość i będziemy wtedy mogli ją nazywać jakby jakąś klasą aktywów. Dla mnie, ale może to PESEL decyduje o tym, to jeszcze traktuję z obowiązku, tak staram się też być na bieżąco, ale jeszcze wydaje mi się, że tak jak w przypadku każdej inicjatywy, to ten wiek niemowlęcy, jeśli to przejdzie i tak jak powiedziałeś, w kolejnym styczniu byśmy mieli powtórkę, ktoś by z tego zrobił jakąś regularność, to bym bardziej zaczął, może mówiąc żartobliwie, radary wyostrzył na to. Póki co traktuję to, że po prostu też są mody, a na koniec dnia to każdy patrzy, że im bardziej wydłuży horyzont i zainwestuje, nie wiem, w spółki walut i tak dalej, to tam jakby tak, to mu zapłaci, to i to w czasach, gdzie nic nie jest wiadome, to jednak jest najbardziej, jakby się skłaniamy na koniec dnia, tak, ale jak to lubimy gadać, rozmawiać o nowinkach, tak, wykazać się, bo każdy, tak jak to my Polacy mamy, dwóch Polaków, trzy opinie, więc wydaje mi się, że jesteśmy wdzięczną społecznością do tego. Natomiast ja może będę musiał zweryfikować, że tak trochę luźno podszedłem do tych zjawisk, ale ja jeszcze mam do tego dystans osobiście. Ja też zauważyłem, że oprócz nowych form inwestowania też jakby zmieniła się trochę komunikacja. Jakby jeszcze parę lat temu prym wiodły te media, które były takimi bardzo poważnymi mediami i tam zawsze się wypowiadali poważni ludzie i zawsze była jakaś tabelka z prognozami albo DCF-em, albo z jakąś analizą porównawczą. A teraz jak sobie zobaczysz na topowe nasze polskie, zagraniczne też portale informacyjne, to tam zawsze pojawi się jakiś śmieszny obrazek z komentarzem rynkowym, a często to zamiast super wnikliwej analizy jest po prostu wywiad z prezesem, który przychodzi w sposób taki super bardzo taki showmański, opowiada o tym, dlaczego jego spółka jest najlepsza na świecie. Mi się wydaje, że to właśnie wymusili ci młodsi inwestorzy. Tak, ta komunikacja no, musi być inna. W Polsce też widzisz taką tendencję? Wiesz, ci nowi wstępujący na rynek, oni po prostu tamtej nomenklatury, tamtego podejścia nie trawili, tak? Po prostu oni byliby jakby straceni dla tego rynku, a więc oni nie konsumują często telewizji, oni nie konsumują tych konwencjonalnych mediów, w związku z tym naturalnie zrobiło i jak my też, może nie w OBI tego nie ma, ale nie, że OBI też pokazuje, tak, jakieś źródła informacji, tam proszę, blogi, tak, serwisy i to i ja tu jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo wydaje mi się, że dużą cegiełkę i dużą rzeczą jest te największe blogi, to one robią bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o edukację. No, to jest kwestia pewnej też jakby niezależności, jeśli wybierzesz dobrze jakościowo, no to nie jesteś w tych okowach, nawet tych tytułów prasowych, które wiadomo, no to też są biznesy. Ja nie piję do tego, że one mogą być niewiarygodne i tak dalej, no ale ten taki schematyczny sposób podawania, no i nikt nie może sobie na łamach, nie wiem, parkietu, pulsu robić takiej edukacji w takim cyklu, prawda? No bo to by się nie spinało, mówiąc kolokwialnie. A natomiast tutaj widać, że... Ale wiesz co, to nawet z tego, co mi wiadomo, to
te media nowe, nowe formy tej czerpania wiedzy o rynku, to konsumują nie tylko ci młodzi, te nowe pokolenia. Ja osobiście przyznaję się, że jak przychodzą do mnie znajomi czy członkowie rodziny, to ich nie odsyłam do opasnych książek, z których ja się uczyłem na studiach, tak? Tylko mówię, posłuchaj, wejdź na takiego bloga, na takiego... Tak, to obejrzyj, od ciebie zależy. YouTube, ty konsumujesz film. W takim czasie, w takim tempie. Ty patrzysz, czy ten poziom zaawansowania jest adekwatny do czy ta percepcja, to wszystko się zgadza. Także z tego akurat się cieszę. No i to jest zasługa i trzeba podziękować, że powiedzmy młode pokolenie trochę jakby wymusiło i... Wszyscy już jesteśmy gdzieś na Facebooku, na Twitterze. Ja tylko czekam, aż ktoś przyjdzie i zacznie uczyć inwestowania na TikToku. To jest taka trochę terra incognita. Nikt się chyba tam nie zapuścił jakby z naszej branży gdzieś głęboko, ale czuję, że przyjdzie jakiś 18-20-latek i jakby zgarnie tam dużą publiczność. Ale co, wtedy sugeruję, że to będzie znak, żebyśmy skracali pozycję? Czy... No nie wiem, no jeśli będą większe napływy, tylko znowu ci młodsi ludzie nie mają tyle pieniędzy. Tak, to jest trochę ten problem. A propos... imprez inwestycyjnych, bo to gdzieś tam padło w naszej rozmowie. Na koniec chciałbym cię podpytać o konferencję Wall Street, czyli no jakby bez dwóch zdań największą imprezę dla inwestorów indywidualnych w Polsce. Czy ona w tym roku odbędzie się fizycznie? Tak, już nawet oczywiście mamy dużą pokorę do tego, co się dzieje za oknami i do tego, jakie będą po prostu formalne uwarunkowania, obostrzenia. Natomiast powiem ci, że po dwóch latach, kiedy przygotowywaliśmy, zorganizowaliśmy w trybie online'owym, bo nie było alternatywy, jesteśmy zadowoleni, bo i frekwencja dopisała i fajne zebraliśmy opinie, to jednak osoby, no już mówią, posłuchajcie, to w ostatniej chwili, jak nie będzie można, ale już dajcie nam tą nadzieję. Ja ci powiem tak, zadam jedną rzecz. Przed wybuchem pandemii, czyli 2020 rok, początek, my rozpoczęliśmy zapisy i tam bardzo szybko, w ciągu paru dni zapisało się około 200 osób. To osoby, mimo że zmiana warunków gry nie będzie stacjonarna, więc zrobiliśmy, ok, ten wasze wpisy i opłaty, zwrócimy was. Tam na palcach jednej ręki osoby zrezygnowały. One chcą mieć komfort, że jak będzie już ta możliwość, a ten dwa lata tej posłuchy. To jednak, wiesz, interakcja, spotkanie się ze znanymi blogerami, analitykami, których się czyta. Tak, to jest wartość też chyba tej konferencji, którą oprócz tego, że staramy się tam ściągnąć najlepszych specjalistów, ludzi, których tam inwestorzy indywidualnie lubią czytać, słuchać, to jednak też ta interakcja między sobą to jest wartość ponad wszystko. Więc tak, koniec maja. Tym razem przenosimy się do, wracamy, można powiedzieć, do Zakopanego. Jeśli te uwarunkowania, które no, formalne i zarówno bardzo pozytywnie się odnoszą i deklarują wręcz gremialnie, dopiero zaczęliśmy jakby rozmawiać i komunikować termin konferencji, zarówno strona inwestorska, czyli uczestnicy, sól tej ziemi, zgłaszają swój akces do udziału, ale też spółki mówią, że bardzo by chciały po tych dwóch latach, a więc mamy nadzieję, że to będzie rekordowa po tych dwóch latach formy zdalnej, a mamy też, nie ukrywam, że w poprzednim roku formalnie było 25 lat, czyli ćwierć wieku konferencji Wall Street, no ale nie utyskując, co to za celebrowanie przed monitorem, prawda? Więc no, chcielibyśmy jednak to połączyć i też patrzeć z takiej retrospekcji, zrobić i w kolejne ćwierćwiecze wejść, żeby to środowisko z sobą mocno podyskutowało. Także zapraszam wszystkich, wierzę, że nic się nie stanie i ostatni weekend maja, Zakopane, widzimy się. Ja już pisałem sobie w kalendarz i bardzo chętnie przyjadę, zresztą jak co roku. Też jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało pod kątem nowych inwestorów, bo tak jak wspomniałeś, konferencja przez dwa lata odbywała się online, czyli jakby są osoby, które brały udział w tej konferencji, ale nigdy nie brały udziału fizycznie, więc też jestem ciekaw, jak to będzie
wyglądało tam i czy są jakby gotowe na wszystkie atrakcje, które towarzyszą tej konferencji. Też takim wyznacznikiem trochę będzie ta impreza Warrena Buffetta, bo Buffett organizuje walne zgromadzenie na początku maja i przy okazji tego tam są te targi na dobre 30 tysięcy ludzi, w których kilka lat temu miałem przyjemność razem z Tomkiem Jaroszkiem brać udział, więc my też z Tomkiem czekamy na informację, czy w ogóle Buffett zdecyduje się to robić. A czy jeszcze nie ma jeszcze tej nie wiem. Decyzji? Będzie decyzja pod koniec lutego, czyli on wtedy rozsyła listy zapraszający na tą imprezę. No i w poprzednich latach to było wszystko online. No, oby było to no, na miejscu, bo tamta impreza jest zupełnie inna niż jak sama sucha sesja pytań i odpowiedzi. Tak? No więc tak, to, tak. Jest to zupełnie coś innego. No mam nadzieję, że... Mam jej obraz dzięki waszej książce. O, tak? to dziękuję. Mam namiastkę, ale interesująco mi też mam zahaczone na liście, że jeszcze dopóki zdrowie dopisuje, to chciałbym się fizycznie też pojawić, bo na tyle fajnie zachęciliście. Także mam nadzieję, że to może, to może takim sygnalizatorem będzie Warren Buffett. Powie, że robimy to już, no powiem, to bo już to jest, no jak, też musi. No tak? Jak, SI też i Wall Street. Okej, okay. To też jest dobry przykład, że do was na tą konferencję się nie jedzie tylko po to, aby posłuchać wykładów, ale żeby spotkać się ze spółkami w kuluarach na targach akcjonariat i przede wszystkim porozmawiać z inwestorami nie na forach, na Facebooku, tylko faktycznie face to face. Wszyscy mi się wydaje, że są bardziej mili dla siebie, tak jak się spotykają face to face, bo w internecie różnie to bywa. Więc jakby zintegrowanie społeczeństwa jak najbardziej jest okej. Okay. Ja bardzo dziękuję ci za czas, który mi poświęciłeś i że wziąłeś udział w tym podcaście. Wiem, że SI też ma swój podcast, który już ma wiele lat, prawda? On już jest, tak jest. Od wielu, wielu lat się ukazuje, także zachęcam państwa, jeśli nie chcecie czekać na kolejny odcinek naszego podcastu, to w międzyczasie jest naprawdę sporo odcinków do nadrobienia, jeśli chodzi o oficjalny podcast stowarzyszenia. Ja nazywam się Przemysław Gerszman, a moim gościem był Jarosław Dominiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję za bardzo miłą rozmowę i powodzenia dla wszystkich inwestorów, bo jeszcze mamy początek roku, więc jeszcze jest o co walczyć, jeśli chodzi o stopy zwrotu w tym roku. Dokładnie, jak ktoś zaczyna teraz, to ma trochę handicap, bo zaczyna ciut tak niżej. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dzięki.